Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a przed wami kolejny materiał z gry Lies of P. Na zbity ryj. No, tylko to ja tak potrafię. To tylko ja tak, słuchajcie, potrafię. Mod leniwca zawsze leniwy rajd. Nie no, nie aż taki leniwy. Co tam, panie? Czasami jest odstępstwo od reguły, panie Calembrion, co? I pani nie dziwić. Jak kamień wody, Tiborku. Zepchnięty profesjonalnie. No. No niestety, czekaj, ja jeszcze to ugram. Jeszcze to, Tiborku, ugram. Ała, ale nie z ostrzałem. O, właśnie o to mi chodziło. Żeby to działka atakowały jego, a nie mnie. Patrz jaki cwany. Wycofuje się. O, teraz mi się zachciało szarżować. Oj, niespodzianka. Zaraz mnie zepchnie. Patrz chujek, no. Jezus. Nie wiem, czemu to przerwałem. O, się rozdrobnił. Dobra, idę stąd, bo muszę to działko jakoś załatwić, bo przecież będzie mi irytować cały czas. Dlatego byśmy nie chcieli. Weź się, panie, tam dostań do niego. Chyba że gdzieś z drugiej strony. Bo nie wiem, czy przez te drzwi. To zobaczymy. Basenik. Dziękuję, pani niedźwiedź. Basenik. Ty, ale co mam tutaj zrobić? Użyj... A, dobra. Klucza. Postawionego alchemika. A, i tutaj nam się przejście odblokowuje. Okej. No to popywali my sobie, popywali. Kurwa mać. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Totalnie nie wiem. Ja myślałem, że tam można normalnie chodzić. A tamtego też załatwimy. Dobra, i tamto działo bym chciał załatwić, bo jeżeli znowu zginę jakimś cudem, to żebym mógł mieć swobodny dostęp tutaj, bez ostrzału rakietowego. Dobrze ci tak.
No, teraz to była prawdziwa zemsta, a tutaj chyba coś jeszcze było. A to chyba z jakiegoś przeciwnika wypadło, no właśnie. Łostrza. Ty, ale tam była jeszcze jakaś, była jakaś drabina ze skrótem, ale ona się pewnie odblokowuje przy pełnym zwiedzaniu tej lokacji. Bo to my tutaj przybyliśmy. A, tutaj mnie chyba jeszcze nie było, bo tak poleciałem do przodu. Dobra. Aj, tutaj mam tą drabinę od razu ze skrótem. O, zajebiście. No to super. To się cieszę. To się, aj, cię cieszę. Sobie weźmiemy jeszcze jakiś przedmiot. Oj, żeby się... Oj, żeby znowu nie było trzeciego klipu. Dobra, udało się. Tak naprawdę. No ale nie dam rady dojść do bossa dzisiaj. Choć mimo tego, żebym chciał. Nie powiem, że nie. No ale tutaj trzech najgorszych bossów. Znaczy dla mnie najgorsi to oni nie byli, tak naprawdę. No ale trzech jeszcze bossów mamy. No. A dopiero lateksową lak się musimy przejść, żeby... Żeby mieć wybór. Ale że ogonem. Ażem poszalał z tym bossem. Przed manusem, tak. Dokładnie. Tam nie ma chyba już żadnego chyba... Nie, tam jest chyba drobna eksploracja jest chyba tam, tylko. To jest klucik, dobra. Tam jest taka drobna eksploracja, ale... To faktycznie jest od razu salka po Laksi, a przed manusikiem. Albo i nie. No, już lecą. Dzień dobry. Ała! Ty, ale że zbani? Nie boli cię głowa? Jak wjechał? Znowu. Dobra. A ty cwaniaczku. Dobra. Truchło zostało. To się nazywa zemsta. To jeszcze jeden nam został. Rip and tear. Aż po sam kres. No nie, oby nie. Nie chcę do samego końca. Miłuś, pomógłbyś mi z bossem. Bo mnie klepią te miejscowe lumpy. Piękna kamera, nie ma co. Dobra. I mamy to z głowy. Dobra, naostrzymy sobie naszą glewinę. Dawaj, lecimy dalej. Tutaj nic nie ma. To jest jakieś przejście. A, bo tu się później odblokuje nam. Nie można otworzyć z tej strony, dobra. Ej, ty, ale czemu ja tutaj tę skrzynię otworzyłem? Albo mnie zaatakował.
bo mnie tamten typ zaatakował. No dobra. Amulet... amulet wiarusa. Może być. Amulet wiarusa... Tu gdzieś wypadło? To jest tu, nie? Zwiększa maksymalny legion. A też tak korzystam. To jest legion, to odpowiada za atak tej protezy. Mam ten sznurek marionetek. No, w krytycznych sytuacjach użyję, ale czy ja bym gdzieś potrzebował zwiększony pasek tego ataku, to też tak średnio. Raczej nie potrzebuję. O, i tu jest akurat niedawno, niedaleko przy skrócie ten Stargazer. O, bo jeszcze z pół godzinki sobie pogramy tak do trzeciej, nie? No, to będziemy mieć akurat 5 godzin transmisji. Dużo dzisiaj zrobiliśmy. Ale chciałbym jak najbardziej przybliżyć się do walki z bossem, żeby już na kolejnej transmisji w grę przejść, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Bo to, że na pierwszym przejściu pokonałem tych wszystkich teraz bossów na pierwszym, to nie znaczy, że... Ja teraz to też na pewno za pierwszym nie przejdę, bo ja na przykład też korzystałem z tych specjalnych tych kamieni szlifiarskich, na przykład na kwas. A teraz tego nie używam. O, ba, taka pułapka. Nie! Kurna, myślałem, że target... Że myślałem, żeby atakował tego przeciwnika, nie? A zgubiłem target. I bym poleciał. I bym kurna poleciał. Ten przeciwnik jakby nas zaskoczył, to też bym poleciał. Kamieńczycowy kamień. Okej, tu można przejść na tego. Okej. A można byłoby się udać i tutaj możemy sprawdzić. Dobra. Panie! Nie strasz pan! O, już kurwa! No, myślałem, że mnie wyrzuci. Przestrzeń kosmiczną. O-o. Rozkład! Rozkładowi nierówny. Jezus. Kurczę, jaki on jest, kurna. A ja pierdykam, nigdy nie mogę tego sparować. Jak mi już rozkład wejdzie, to już po ptokach będzie. W końcu. Jezu, taki ciężki boss, żeby go w ogóle wyprowadzić z równowagi, nie? To jest jakaś masakra. Ja zaraz tutaj się zacznie robić dosyć rozkładowo. Na namierz to! O Jezus, myślałem, że tego nie namierzy dzisiaj. Dobra. To jest drabinka Tiborku. Mul, tak. No, tam już chyba nic nie znajdziemy. Dobra, idę. Trzeba za tutaj. Ty, ja już wiem, gdzie jest ten ostatni pojemnik do zaszyfrowania. Patrzcie, jakie to jest głupie, żeby mieć dobre zakończenie przy pierwszym podejściu. Spierdziłem sobie jeden quest i też brakowało mi jednego pojemnika do osiągnięcia, nie? A teraz próbowałem wykonać ten quest, zacząłem kłamać, znaczy nie, mówić prawdę i też zjebałem ten quest. I znowu będę miał tylko ten... Wiem, gdzie jest ostatni, przedostatni pojemnik.
Ale nie mam tego za ten quest. Znowu, przy drugim przejściu. Plik starych listów. Drogi Valentusie, Monadzie. Boże, moje czytanie. Monadzie. W wyniku... Jezu, ty się tak odmienia Manu z Monadzie? Nie wiem, dziwnie. Dziwna odmiana. W wyniku ostatniego zgromadzenia nasze możne rody postanowiły aktywnie wesprzeć plan budowy laboratorium Zelator. To jest chyba... My się wspinamy po tym laboratorium. Znaczy... w miejscu, gdzie jest ten laboratorium. Są i tacy, którzy wciąż wyrażają przeciw, lecz przekonanie ich nie będzie trudne. Jedyna możliwa zmiana jest taka, że nie przekażą żadnej informacji o laboratorium. Ostrożność to dobra rzecz, ale to my zapewniamy ich finansowanie. Nie chcemy więc, aby cokolwiek pozostawiało niepewne. Nie powinniśmy nigdy tylko obserwować. Stare rody najbardziej nie cierpią właśnie spojrzeń z góry. Alchemice, rozumiecie, zajmujecie się tak wieloma sprawami. Nie miałem pojęcia, że miejsce zwane Diablim Dołem jest tak wartościowe. Kiedy jednak kopalnia złota czy tajemnica zostanie odkryta, nie da się jej z powrotem zamieść pod dywan. Nie obawiaj się o robotników, załatwimy wszystko nieskazitelnie. Pamiętaj, jeśli nas zlekceważysz, bądź spróbujesz oszukać, znikną nie tylko pracownicy. Następnego razu nie mogę się doczekać naszej okopólnie korzystnej współpracy w imieniu starych rodów Wolf. Ciekawe. Ciekawi się tutaj bawili. Co jak co? Dobra. O, tutaj będzie też trochę, że tak powiem, błądzenia. No takie laboratorium, znaczy laboratorium, takie bardziej... jak to nazwać? Nie laboratorium, tylko... Oj. Labirynt. O, brakowało mi tego słowa. Ta lokacja akurat. Te przeciwniki trzeba najszybciej załatwić, bo jak zakłócenie nam nabiją, to jest definitywny zgon party. Mi się wydaje, czy coś tutaj jeszcze... Czekajcie. Przez jakiś czas jeszcze tam chmura tutaj występowała i nie mogłem tam wejść, by mi nakładało sobie cały czas ten efekt. Dobra, co tutaj mamy? Siostra alchemiczka Ordraith nie mogła zostać ukończona, jednak pozostanie z nami poprzez swą szlachetną ofiarę. Okej. Ty, ale tu nie ma... tu nie ma przejścia, ale tam chyba schodami było po prawej jeszcze. Właśnie, bo ja tutaj za tym motylkiem poleciałem. Tu jeszcze zobaczymy. Nie ma ukrytych przejść jak w solcach. Chyba nie. Tutaj mnie nic nie zaatakuje. Tu jakieś ciała. Pierwsze odkrycie. Kamil, czy jakoś się nazywa. Jak to czytać? To prawdopodobnie pierwsza świadoma marionetka znaleziona przez zakon. Wcześniej ergo postrzegane było jedynie jako koszty podróży na świętej wyprawie zakonu. Był to dar od Boga, ale nie zdawano sobie sprawy, że samo w sobie było ono prawdą. Bóg zesłał jednak nam, głupcom, objawienie otwierające oczy. Boskim cudem jest, że Kamil została właśnie marionetką pokojową. Choć powstała we wcześniej fazie projektu, kiedy był on jeszcze prymitywny, złapała i ocaliła dziecko, które wypadło z kołyski. Takiej funkcji nie uwzględniono podczas jej budowy. Jej wygląd i tożsamość była za życia podobne. Łatwiej więc pewnie było mniej wykształcić w sobie ergo. Kiedy zakon w pośpiechu zabrał Kamil, aby ją dokładnie zbadać, zorientował się szybko, że rozumie ona ludzki język. Zdołali odebrać od niej wiadomość. Odeślijcie mnie do mojego dziecka. Przesłuchując i rozmontowując Kamil, zakon stanął u progu nowych możliwości. Później pojawiły się środki kontroli, takie jak Wielkie Przymierze, lecz w porównaniu z tym odkryciem było to niewielki kłopot. Ergo nie jest jedynie prostym kamieniem mocy, mieści w sobie życie. Poprzez ergo jesteśmy w stanie otworzyć wrota do życia wiecznego. Obudź się,
obudź się, rozwiń, wznieś się. To odkrycie doprowadzi ludzkość do nieśmiertelności. Mhm. No tak, ci cholerni alchemicy zaczynają kombinować i chcą sobie przedłużyć życie. O nie, serio, to jest ten gnój. Ała, pięknie, żebym to zrobił. Dobra, udało się. Nie lubię tego przeciwnika, ale go zaspamowałem atakami. Ale tutaj tamten wleciał. No tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię. Nie ma tu pułapki, albo pewnie będzie, zaraz znowu mi spadnie na głowę. Głowica wielkiej... O, i właśnie ja tutaj sobie zmontowałem, jak pierwszy raz grałem. Rękojeść chyba jakiegoś krótkiego miecza i właśnie głowę tutaj tej broni tą teraz zdobyliśmy. I wtedy to była naprawdę OP broń. Szabli kwas, to ja nakładam jeszcze kwas. To będzie dobre, jakbyśmy chcieli kombinować na tego bossa, który na nas czeka, no ale już nie chcę, ja już nie chcę zmieniać broni. Nie mogę znaleźć tej broni, która też tutaj wypadła, którą teraz znaleźliśmy. Tak patrzam, ale... Gdzie jej nie ma? Bo to jest ta broń, którą połączyć, ale to jest tylko głowica. Ale nie ma jeszcze tej rękojeści, bo to musiałaby być... Albo ona się nie wyświetla, dlatego że ten... A nie, tu jest! No właśnie, to jest broń wolna, nie? Ale jak zmienimy rękojeść z jakiegoś szybkiego miecza, to jest... Koks. I ona jest bardzo dobra właśnie, słuchajcie. No ja właśnie, to jest właśnie ta końcówka, zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. A ja wykorzystałem ją, ja sobie zmieniłem, dodałem rękojeść szybkiego miecza i wyszło nam, słuchajcie, takie coś. O, rękojeść dokładnie ciernistego miecza. To jest krótki miecz. I wychodzi takie coś. Może też nie jest, słuchajcie, jakoś wybitnie szybka broń, ale na pewno szybsza niż ten wielka, niż tą wielką rękojeścią. No. Jeszcze zadaję obrażenie od kwasu. Także pro tip dla tych osób, które mają jakiś problem z pokonaniem naszego bossa, który tutaj jest w tym, że tak powiem, zamku, laboratorium. Dla wielu ten boss jest najcięższy w grze, dla mnie to tak trochę nie. No a tutaj mogę użyć klucza. Masz konwój, Sylwuniu. Do której ten konwój będzie trwał? Ale tutaj sobie otworzymy chyba jakiś skrót. Chyba. Albo przejście dalej, już nie pamiętam. Do 19? Ale wiesz, że do 19 to trochę... Co całą noc zarwiesz? Co będziecie jeździć od 3 w nocy do 19? Kolejnego dnia? Czy no tego samego dnia? Ja pierdyko, myślałem, że zginę. O 19, a do której będziecie jechać? Że myślałem, że tam... Nawet nie wiedziałem, że tam jest item. A to tutaj musimy zobaczyć, co jest ciekawego. To, ale tu już nie przejdę. Czyli tak muszę tutaj przejść. O, 19.30 stara, aha, rozumiem. Rozumiem. A to i tak muszę tutaj wrócić. Ale nie tak. Okej. Jakaś głowa jest na tym... Na tej pułapce. Tu chyba coś odblokowaliśmy, ta. To jakiś hotstapler tu do mnie lutuje. Może uda mi się jakoś uciec. Łoże, to jaki fuks! Bo ja nie mam życia, nie? Nie chcę mi się za bardzo z nim walczyć. Chyba, żebyście jakiś skrót odblokowali.
Tak naprawdę to średnio mi się widzi, ale on chyba sobie pójdzie. Średnio mi się widzi bez ampułek, w ogóle leczniczyk tutaj z nimi walczyć. Ale bym jeszcze tamtą skrzynię sprawdził. Ciekawe, czy dam radę. Dobra, niebieski amulet straży. Dobra, idziemy zobaczyć, co jest na górę. Co tam, Sylwuniu? Nie płacz. Sylwuś, nie płacz. Zaraz idziemy spać. Bo trzeba się wyspać na konwój. Ale nie, tu nie będzie skrót. Tu będzie wpierdula, nie skrót. Tak naprawdę. Boże, będzie jakaś winda. Właśnie o tym mówię, nie? Zakłócenie jeszcze tymi tutaj. Super. Super, naprawdę super. Super to była akcja. Polecam. Oż tu w dupę! No właśnie. Jak mi wyjechał! Kurna jego mać. No ja nawet nie wiem, gdzie ja spadłem. Ja nie miałem czym się leczyć. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze jedną drogę chciałem tam sprawdzić. No nie wiem, czy ja teraz tam dojdę. Dobre pytanie. Proszę czytać ze zrozumieniem. Przepraszam. Jakie wymagania. Czekaj, on ma ogon w ogóle, nie? Szpiczasty. Ten przeciwnik. Du, 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 du. Dobra, teraz tego łacha mamy. Ten do mnie strzela. Ale ładnie go można zaspamować. No ładnie można zaspamować, słuchajcie. Ramba. A już mi się nie chce zmieniać, słuchajcie, na te, które mam z pierwszego przejścia, mi zdecydowanie wystarczą. Ale mi nałożył rozkład. Okej, okay, no i teraz jesteśmy, słuchajcie, troszkę dalej. Jesteśmy, słuchajcie, troszkę dalej. Co tam, panie Madmol? Witam serdecznie. Czemu jeszcze nie śpisz? Dobry wieczór. Co tam? Co w wielkim świecie? A, to ten gnój mnie tutaj, patrzcie. No, myślałem, że znowu, kurna, spadnę. Tam była tamta drabina. Ale tu chyba jest jeszcze jakieś przejście, czy mi się wydaje, a może to jakiś kolejny skrót. Nie no, żarcik, no ja wiem, Sylwunio, wiem. Sam sobie, ja sobie tylko żartuję. Tu jest skrócik, patrzcie, kurna, czyli udało nam się jakiś skrót ogarnąć. Muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, gdzie on nas doprowadzi. Jaki zajebisty skrócik. Bo my gdzie byś? My tutaj przeszliśmy całą tą lokację, żeśmy zwiedzili, nie? Tak, i my tam te drzwi musimy odblokować. Kurna, skrócik pobyku fest. No, czy mi się broń, jak przy Stargazerze. Tak. I się zregeneruje. Nie no, skrócik po bandzie. I zbiera Madmol hajs na nowe szafkę narożną. Aha. No jak dokupię meble, to tak. A, na, ale nie no, wiesz no, ale trochę sobie miejsca zorganizowałeś, nie? Na te meble, czyli ogólnie już powinieneś ocenić
Jestem zadowolony z samych prac dzisiejszej nocy, że tak powiem. A mam nadzieję, że nie spadnę. Dobra. Ty, ale tamty już chyba nie doskacze, no bez przesady. Nie ma takiej opcji. No dobra, żartowałem. Jest taka opcja. A po jaką cholerę? Nie pytajcie mnie. Po co tak ryzykowałem? A? Że tak powiem. Że tak powiem. Tu mogę przejść, nie? Jakie... O, jaka to była pułapka! Cwaniaku. Dobra. Dobra. Kto kogo zaspamował teraz? Wyjechał na mnie, ta belka się zarwała. Jakie to było chamskie. Ja nie wiem, to same bandytstwo tutaj robi te przejścia. O, a tu winda. Ta winda to gdzieś mnie doprowadzi jakiegoś skrótu, czy nie? No, żeby było. Bo już jesteśmy, słuchajcie, przed bossem tak naprawdę. Znaczy byśmy tą, jakoś na kolejnej transmisji, to byśmy już mieli tą arenę. O, tam jest jakieś przejście. Tą arenę byśmy mieli z głowy już, to byśmy od razu zaczęli od walki z bossem. Nie wiem, gdzie bym walił, szczerze powiedziawszy. O Jezus! Dobra, już wiem. Dobra. Dobra, mamy cię. A jeszcze żyjesz? Wytrzymali ci wrogowie. To mi co? Ja myślałem, że to jest jakiś skrót, panie, a tu jest jakieś bandytstwo mnie znowu tutaj chcą dojechać. Ja się pytam, gdzie jest sprawiedliwość w tym kraju. Jak spadnę, to się wkurwie. O właśnie. Jakie to kurwa było chamskie, to się nawet nie... Nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, nie? Nie, o! Nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Ja pierdolę, jaki se... Gdzieżem spadł? Słuchajcie, tutaj jest król zagadek. Ale jeszcze nie otworzyłem wszystkich drzwi do niego. Muszę się już na kolejne transmisje tam udać. Dobra, ale będę pamiętał, gdzie to jest. Pójdziemy tylko do jakiegoś Stargazera. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś skrótu, a to są pułapków tutaj nasrane. O, to jest jeszcze winda. Ja z tej windy chyba też nie korzystałem. Albo korzystałem, już nie pamiętam. Czy to była ta? Zobaczymy. Zapomniałem o tym królu zagadek właśnie. Nie, z innej korzystaliśmy, gdzie było taki... Był widok tutaj, na te ściany. A tu jest tylko jakieś kamiory, to jest chyba... Może już to jest skrót, ale nie jestem pewny. Chyba tak. O, mamy jeszcze jakiegoś gościa, NPC-a. I'm not going back. I'm sick of consuming ego. Obiekt doświadczalny. It's cruel. There's real meals and real songs out there. I'm not just a memory reading tool. What? You're not the inspector? But if you're from the outside, that means we can leave. Thanks. I know the way out, so
Don't worry about me. Maybe I'll see you on the outside. Okay. I can read memories of Ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time and memory. But God, I hate having to consume Ergo to read it. Why does it work like that? It's the worst. I can read memories, but I can't even dream of tastes, smells, or songs. I can't stand it anymore, so I'm escaping. When I get out, I'm going straight to Rosa Isabel Street. No, jest nim jest questik. Okay. I can read memories of Ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time. No, a ty się już powtarzasz, jest podpowiedź, że możemy cię spotkać na ulicy Rose Isabel. Dobra, i to jest chyba skrócik, chyba, albo nie. Nie, to jest kolejna brama. Czy nie? Użyj klucza, tutaj jest. Okej. Okay. To zobaczymy. Ta. To jest to główne przejście, gdzie tych stworów było nasrane, nie? I tu jest chyba... tu jest chyba Stargate. Słuchajcie, o ten skrót mi najbardziej chodziło. Dobra, no to mamy to z głowy. Już na Rose Isabel to już, słuchajcie, pójdę sobie na kolejnej transmisji. Tak jest, uważam, że trzeci klip najlepszy. Bandyctwo? aż muszę zobaczyć. Zaraz, w podsumowaniu dzisiejszego streama. Bo to koniec, słuchajcie, kończymy. Kończymy, będzie tak, że słuchajcie, późna godzina. 73 godziny mam. Nieźle. Ekran początkowy. Lecimy, bo już jest późno. Słuchajcie, zaraz sobie jeszcze zobaczę ten klip. Ale słuchajcie, z mojej strony to będzie dzisiaj tyle. 5 godzin, 28 minut. Bardzo dobry czas. Zmierzamy ku końcu naszej przygody w Lies of P. Niestety braknie mi jednego osiągnięcia, ale o tym wspomnę do platyny, ale o tym wspomnę już na podsumowaniu tej produkcji. Ale teraz sobie uświadomiłem, że jeżeli zdobędziemy ten jeden pojemnik z tymi zaszyfrowanymi informacjami, tak? Nie musimy ich, słuchajcie, odkrywać tych zagadek. Wystarczy, że zdobędziemy te pojemniki. Będziemy mieć chociaż jedno trofeum. Zbierz i otwórz... Nie, zbierz i otwórz wszystkie nagrania. Nie, to nie to. Zbierz całą broń specjalną, odszyfruj wszystkie zaszyfrowane pojemniki i odbierz nagrody. No właśnie. Odbierz nagrodę, czyli chujnia. No to nie, to już się zdupiło. To już się, słuchajcie, zdupiło jednak. A myślałem, że jednak tylko za zebranie tych wszystkich pojemników. Ale kurczę, no ale to, że nie dałem Kowalowi tego pojemnika i nie kontynuowałem tego questa, to chyba nie znaczy, że nie mam pojemnika, nie? Chyba gra powinna mi to zaliczyć. Nie wiem, zobaczymy na kolejnej transmisji. Okaże się, jak zdobędziemy jeszcze jeden pojemnik. Bo gdzieś, kurczę, jeszcze jednego mi brakło. Nie pamiętam, który to był. Ale wiem, że tam była też informacja o skarbie, który trzeba odkryć. A ja tego nie odkryłem przy pierwszym przejściu. Trzeba mieć specjalną broń z bossa. A ja sobie wymieniłem to nie na broń, tylko na jakiś item pomocniczy, nie? Dlatego nie udało mi się też trofeum tego zdobyć. No zobaczymy na kolejnej transmisji z tej gry. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Lies of P. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej gry, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!